Cześć, dzień dobry moi podcastowicze, z tej strony Wiktor Doktor, a to jest podcast BSS bez tajemnic. Na co dzień zajmuję się nowoczesnymi usługami dla biznesu. Łączę firmy ze sobą, zarządzam mediami, czyli outsourcing portalem oraz magazynem Outsourcing & More i prowadzę klub ProProgresio, w którym zrzeszam ekspertów i specjalistów z dziedziny nowoczesnych usług dla biznesu, outsourcingu i centrów usług wspólnych. A to jest mój podcast. Zobaczcie, co dzisiaj dla Was przygotowałem. Miłego słuchania. Cześć. To odcinek numer 119. Podcast BSS bez tajemnic jest już z Wami od 17 września 2019 roku. No i codziennie coś nowego tutaj słyszycie. A dzisiaj mam dla Was odcinek refleksyjny. Przyznam się szczerze, że jest to inny niż wszystkie pozostałe odcinki, które robiłem, ale... No, tak sobie ostatnie dni przychodziło mi do głowy różne myśli i stwierdziłem, że jednak taki odcinek będzie potrzebny. Dałem mu tytuł Komunikacja w czasach zarazy. Brzmi strasznie. No, nie wiem, czy strasznie, czy nie strasznie, to już sami ocenicie. I nawet nie wiem, czy dokładnie treść, którą zaraz usłyszycie, pokrywa się z tytułem tego odcinka. Ale mimo wszystko zaryzykuję. Komunikacja w czasach zarazy. No i podzieliłem ten dzisiejszy odcinek na kilka takich części. Pierwsze. No to sytuacja, gdzie absolutnie jest istotne, abyśmy wiedzieli, co się dzieje i jak sobie radzić z różnymi sytuacjami w trakcie pandemii wirusa COVID-19. No, nie możemy tego zignorować. Jesteśmy w obliczu sytuacji, która nigdy, przynajmniej za mojego życia, nie przypominam sobie, aby dotyczyła całego globu. No ale tak się stało i tak jest i sobie musimy z tym radzić. Więc mamy z jednej strony grupę lekarzy, rządu, policji, mamy także grupę prawników, doradców HR-owych czy psychologów, którzy codziennie informują nas o tym, jaki mamy stan rzeczy, ile mamy zachorowań, ile mamy zgonów, co się dzieje w szpitalach, jak należy się chronić, dlaczego nie możemy wychodzić z domów i tak dalej, i tak dalej. Jesteśmy zasypywani milionem informacji na temat tego, czego nie robić, jak się chronić i stanu faktycznego związanego z tą chorobą. No i dobrze, to są bardzo ważne informacje. Natomiast pytanie, czy jedyne, którymi powinniśmy być w tej chwili informowani i karmieni, czy jedyne, co powinno się dziać i powinno zostawać w naszych głowach, to to, dlaczego taką sytuację mamy, a nie inną. Co się stało z całą resztą komunikacji? Dlaczego wszystko inne się zatrzymało? Tak, wiem, że to może brzmieć dziecinnie i naiwnie zadawanie takich pytań, ale mimo wszystko będę je stawiał. Absolutnie nie chcę tutaj spłaszczać ani ignorować kwestii wirusowych i radzenia sobie z nimi, bo jest to bardzo ważne. Ale zaraz Wam powiem, dlaczego inne rzeczy chodzą mi w tej chwili po głowie i dlaczego ten odcinek właśnie wybrzmi tak troszeczkę refleksyjnie. Zanim to jednak nastąpi, kilka ciekawostek związanych z technologią. No jesteśmy w tej chwili w realiach takich, że większość z nas pracuje w domach. Ci, którzy muszą jeździć do pracy, no to jeżdżą oczywiście, natomiast przy zachowaniu dużej dawki ostrożności, ale też i obaw. Jak śledzę codziennie serwisy internetowe, to tylko czytam o takich rzeczach, że pracownicy danej fabryki nie mogą odmówić pracy, bo władze także tejże firmy na to nie pozwalają. Z jednej strony skargi, z drugiej strony ciągłość biznesowa i tak dalej, i tak dalej. No, takie rzeczy się dzieją. Ale jeżeli spojrzymy sobie teraz na tą grupę, która siedzi w domach, czyli pracowników home office'owych, tych, którym się udało przejść do domu i pracować z domu, no to zobaczymy, co tutaj się dzieje w otoczeniu tak jakby technologii związanej z komunikacją w grupie tejże osób. Nie dalej jak 2 dni temu pojawiła się informacja, że firma Zoom odnotowała 1270% wzrost pobrań swojego oprogramowania. Firma Zoom, dla tych, którzy tego nie wiecie, no to jest to producent oprogramowania służącego do komunikacji w internecie. Taki Skype, coś w tym stylu, tylko że trochę bardziej bezpieczny. Okej, przepraszam firmę Zoom, jeżeli to Was uraziło, natomiast chciałem bardziej oddać formę samej komunikacji i jako taką. Więc mamy takie wzrosty w firmach technologicznych. Z drugiej strony mamy też otwarcie firm usługowych. Ja jestem akurat użytkownikiem internetu dostarczanego przez firmę Netia i znowu nie dalej jak tydzień temu moja oferta, która do tej pory miała transfer 100 megabitowy, została podwyższona do 1 gigabajta.
Po co? No po to, żeby łatwiej mi było komunikować się ze światem. Zakładam, że Netia tutaj raczej połączyła kwestie moich potrzeb jako zwykłego człowieka, czyli, nie wiem, dajmy na to przeglądania zwykłych serwisów internetowych, oglądania Netflixa, czy też grania w jakieś gry internetowe, z których korzystają moje dzieci. Ale z drugiej strony biznesowo jest to też niesamowita ulga, no bo pracując z domu teraz mogę szybciej wysyłać pliki, szybciej je odbierać, mieć dobrą łączność wideo i tak dalej, i tak dalej. Także firmy technologiczne idą tutaj do przodu. Wspomniane Netflixy czy serwisy telewizji internetowej również otworzyły swoje darmowe pasma po to, żeby móc korzystać z nich bardziej. No, nie ma co się dziwić, dla nich w końcu my jako klienci indywidualni jesteśmy no mega istotni, ale z drugiej strony też widzimy, że większa dostępność to też troszeczkę niższa jakość transmisji i niektóre serwisy telewizyjne z tą jakością troszeczkę zeszły w dół. No, takie oprogramowania jak Skype czy Teams i inne komunikatory mają znaczące wzrosty w użyciu. I teraz podstawowe pytanie, a gdzie w tym wszystkim jest biznes? I tu dochodzimy do drugiego scenariusza. Mam wrażenie, że sporo firm zapomniało o swoich codziennych zadaniach i potrzebach. Bezpieczeństwo oczywiście jest na pierwszym miejscu, tak samo jak i ochrona pracowników, ale dlaczego przestaliśmy kupować i sprzedawać? W świecie usług dla biznesu, jak nigdzie indziej, pracę można realizować w tak zwanym home office. Czy to mówimy o usługach księgowych, czy to mówimy o call center, czy mówimy o programowaniu, czy wirtualnych szkoleniach, to wszystko można realizować zdalnie. Tak, ważne jest bezpieczeństwo danych. Tak, ważne są bezpieczne VPN-y i cała transmisja i tego, żeby na nasz monitor nie patrzyły się osoby niepowołane. Albo takie przedstawianie danych w aplikacjach, z których korzystamy, aby nie odkrywać wszystkiego, co jest tajne, poufne, czy też z ograniczonym dostępem. Ale z tym wszystkim możemy sobie zdalnie radzić i możemy dalej kontynuować swoją pracę. No i teraz mamy kolejny etap tego mojego dzisiejszego refleksyjnego wywodu. Nie przestawajmy kupować i sprzedawać. Mimo pandemii nie zapominajmy o procesach sprzedaży. Mam tu na myśli biznes i relacje B2B. Jako klienci indywidualni codziennie robimy zakupy. Sklep osiedlowy, apteka, stacja benzynowa, sklep internetowy, poczta. Nie wiem jak wy, ale mnie praktycznie te relacje, gdzie ja jako osoba mam potrzebę kupić bułkę, proszki jakieś od bólu głowy, czy zatankować samochód, to te rzeczy realizuję nadal codziennie. Tak, odległość przed sklepem jest trochę dłuższa od jednego klienta do drugiego, bo zajmuje, nie wiem, 1,5 metra. Tak, na terenie sklepu przebywa mniej osób. Tak, przy dystrybutorach do benzyny i przy kasach mamy zachowaną odległość od sprzedawcy i folie ochronne, które nas chronią przed bezpośrednim kontaktem z drugą osobą, ale proces sprzedaży i zakupów dla klienta indywidualnego funkcjonuje. Dlaczego on wyhamował w biznesie? Nie róbmy tego. Pamiętajmy, że biznes napędza gospodarkę, więc nie zatrzymujmy naszych relacji B2B. Okej, nie możemy się spotkać, ale możemy się ze sobą dzwonić, możemy się ze sobą zobaczyć poprzez komunikator internetowy, możemy sobie powysyłać maile z tym wszystkim, co robimy. Szukajmy dla siebie produktów i usług. Odłóżmy w czasie jedynie fizyczne spotkania, ale wymieniajmy się tymi informacjami. Negocjujmy. Słuchajcie, tu mamy niesamowite pole do popisu, jeśli chodzi o negocjacje i czas na nie poświęcony. To, co możemy sprzedać zdalnie, sprzedawajmy zdalnie. Najwyżej umawiajmy się na zupełnie inne terminy płatności za usługi czy produkty, które sobie oferujemy, ale wprowadzajmy to w biznes, wprowadzajmy to w życie. Powiem Wam, że brakuje mi telefonów, maili od firm, które chcą mi coś sprzedać. To strasznie dziwnie zabrzmiało, szczególnie kiedy żyjemy od kilku lat z obostrzeniami RODO, które i tak już ograniczyły takie kontakty. Ale zdecydowana większość firm zapomniała o sprzedaży, a z drugiej strony o komunikowaniu swoich potrzeb zakupowych. Tak, znowu powiecie, co on wygaduje? Przecież musimy myśleć o swoich pracownikach, musimy myśleć o swojej ciągłości biznesowej. No właśnie, to myślmy o swojej ciągłości biznesowej i jak jesteśmy zainteresowani outsourcingiem bądź zakupem nawet jakichś pojedynczych rzeczy z zewnątrz,
komunikujmy do dostawców takich usług. Jeżeli chcemy sprzedać swoje produkty czy też usługi, to nie zawieszajmy na kołków procesów sprzedażowych, tylko dalej je realizujmy. Ten świat online, który nas otacza, absolutnie jest tutaj dobry. Telefony komórkowe przecież cały czas tam chodzą. Możemy do siebie dzwonić. Numery telefonów na stronach internetowych poszczególnych firm też są wyświetlane i możemy na nie dzwonić, tak samo jak i pisać na adresy e-mailowe, na które jest jasno zakomunikowana zgoda, że tam można wysyłać swoje informacje. Pandemia kiedyś się skończy i wrócimy do biznesowego świata, a to teraz możemy się do niego przygotować. Zachęcam Was i Wasze biznesy do tego, aby kontynuować komunikację swoich potrzeb z jednej strony oraz oferować produkty i usługi z drugiej. Bez tego zatrzyma się nam cała gospodarka. Także róbcie to dalej, komunikujcie, sprzedawajcie i kupujcie usługi biznesowe. To takie podejście, to tylko takie podejście da nam wszystkim możliwość kontynuowania relacji biznesowych i uratuje funkcjonowanie wielu firm i stanowisk pracy. Pamiętajmy, i to jeszcze raz podkreślę, że to biznes napędza gospodarkę. No i co? Tak sobie pomyślicie, co on dzisiaj powygadywał. Ale czasami taki odcinek refleksyjny jest potrzebny. I zdaję sobie sprawę, że on był inny niż wszystkie pozostałe. Ale chciałbym, aby w sytuacji, w której jesteśmy, skupić się nie tylko na wirusie, ale także na biznesie. Jeżeli chcecie mi coś sprzedać, dajcie znać. I jeśli jest coś związanego z moim biznesem, chętnie posłucham o tym, co jest w Waszej ofercie. Jeśli interesuje Was to, co ja i moja organizacja, jaką jest ProProgresjo, robimy, to też dajcie znać, a chętnie Wam o tym opowiem. Jeżeli nic od siebie nie kupimy, nie sprzedamy, to przynajmniej będziemy bogatsi w wiedzę o to, co kto robi. A tu nie wiadomo, czy to się nie przyda właśnie na zrobienie kolejnego kroku albo przekazanie dalej tejże informacji i możemy w ten sposób wspierać swoje biznesy. No to koniec. Dziś było refleksyjnie. Jak chcecie się odnieść do dzisiejszego odcinka podcastu BSS Bez Tajemnic, to serdecznie zapraszam. Komentujcie lub skontaktujcie się ze mną. Mój numer telefonu i adres e-mail są strasznie łatwe do znalezienia. I pamiętajcie, biznes nie lubi postoju. Budujcie i utrzymujcie relacje B2B. Komunikujcie swoje potrzeby biznesowe oraz swoją ofertę. Warto. No to co? Dziękuję Wam serdecznie. Ja nazywam się Wiktor Doktor, a to był podcast BSS Bez Tajemnic. Na razie, cześć!